tego. I już rozstawieni stoimy. Jeszcze nie do końca zorganizowani, ale jesteśmy. Jak tam pierwszy dzień? Halo, halo? Rolety chodzą, ale śpimy, tak? Dobrze. I wycieczka rowerowa. Rometami. Romet. Pagant. Jak twój rowerz nazywa? Gazela. I jakimś krosem tam, nie wiem, Berger czy coś. Berger. I na wycieczkę po rowach. Prowadź. I już prowadzę, dobra. Na tym koniec ujęcia, dzięcie. Tędy, tędy, na promenadę tędy. No to ja jestem właśnie wzruszony tym miejscem. To jest tak piękne. Jeszcze podjedziemy do portu, zobaczymy jak ładnie podrują kanale, co nie? Tak? No. No to ja się cieszę, że jesteście za. Co mają robić? Tak? Zobaczymy po wymiarkę. No to co, drogę? Idziemy zobaczyć, że pogłębiają ten port. Tak? Do pogłębiarki. Tak? Tak. Tak. Jestem za. Tak. Bo tam jest za mało, to jest za dużo. Oczyszczają. Nie ma kaczka, to boli. Ja nie mogę z tą iść po raz.
sprytnie, nie? Może i tak. Takie skubane schowały. No, sprytnie. Co ty powiesz? Ale tam jest taki inny zapach. Tak jest. I tu mamy słynny przystanek w Rowach, najładniejszy z przystanków w Polsce. I skręcamy w ulicę Wczasową. I ty dwukierunkowy. Pogadzie, my to jesteśmy? W Rowach. Który to raz z kolei? Coś niebywałego. Więcej razy tu byłam niż mam lat. No jakie? Czyli na wyspie. Tak. Zagubieni w akcji, bym powiedział. Nie było żadnego ratunku. Ciemno, zimno, do domu daleko. Tak. Myśmy chyba w pół do 12 byli wtedy w domu, znaczy w kempingu. Co? No tak? Tak, wycieczka? Super! A tam na końcu co w ogóle? Czy koniec już jest tak daleko, że nic nie słychać? Wyprawa rometów i jakiegoś krosa. A gdzie to moja turystka się zagubiła? I prościutko do góry. No Monika, potem Olga, jedziemy. Sznur jaki się wciąga. Ja już chyba panią widziałem dzisiaj. Ciociu, sznurek od bluzy ci się wciągnął. No to jedźmy. No czekaj, no to się nie wciąga. Jeszcze będziemy jechać? Minuta 30. A tak serio? Za górką. Będzie jeden gość. Załatwiony. Z czym on jest? Witaj, świtano mi. Jeszcze nie.
Szymek, wtedy kokiera, ja będę. O Boże, ja się wpakowałam jak... Kiedy się przypakowaliśmy w siebie. Mała przerwa na plaży. Pod Dąbiu. I wracamy na rowie. Szlakiem czerwonym oczywiście. Nie było zaległo. Jedziemy na ten, do Jujuszy. Super! Wszędzie dobrze, ale najlepiej pod kempingiem. Teraz sobie po wielkiej wyżerce odpoczywamy. Wiesz, jesteś głodny. Tak. Ja mam chęć na kawę. Okej. Okay.